Szanowni Państwo, razem z panem posłem Jońskim konsekwentnie kontrolujemy od początku września Instytut Myśli Dziedzictwa Narodowego imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Szanowni Państwo, dochodzimy do kolejnych materiałów, które są absolutnie bulwersujące. Ale zanim poinformujemy o tym, w jaki sposób opiniowano wnioski organizacji nacjonalistycznych, organizacji Roberta Bąkiewicza, wróćmy, Szanowni Państwo, do wydarzenia w niedzielę. W niedzielę na Starym Mieście. Szanowni Państwo, macie Państwo przed oczami ten obraz Wandy Traczek-Stawskiej, Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, które próbują przemawiać na Placu Zamkowym. Próbują również śpiewać hymn państwowy, ale zagłuszani są przez kontrmanifestację nacjonalistyczną, antyeuropejską. Szanowni Państwo, to jest zdjęcie z tej kontrmanifestacji. Znany Państwu Robert Bąkiewicz po prawej stronie, po lewej stronie ekspert Rządowego Instytutu Myśli Dziedzictwa Narodowego, pan Marian Piłka, oceniający wnioski w Funduszu Patriotycznym. Ale kto jest w środku? Kto jest w środku z mikrofonem? Szanowni Państwo, to przedstawiciel Instytutu Piotra Glińskiego, pan dr Krzysztof Kawęcki. Szanowni Państwo, na scenie kontrmanifestacji zagłuszającej bohaterki Powstania Warszawskiego stał przedstawiciel Rządowego Instytutu Piotra Glińskiego i płatny ekspert tego instytutu, decydujący o projektach na łączną kwotę 30 milionów złotych. Szanowni Państwo, poprosiliśmy o listę ekspertów, którzy wchodzili w skład panelu oceniającego dla pierwszego i drugiego priorytetu Funduszu Patriotycznego, w których otrzymał pan Bąkiewicz prawie 3 miliony złotych. Pan Bąkiewicz, jak również PiS, mówią, że nie mają ze sobą nic wspólnego, ale dokumenty świadczą o czymś innym. Otóż można by było powiedzieć, że pan Bąkiewicz jest pracownikiem PiS-u, bo dostaje pieniądze za dobrze wykonaną pracę. Dostaliśmy listę, pozwólcie Państwo, że z tych 8 osób odczytam 5 nazwisk, które są wprost związane z Prawem i Sprawiedliwością. Pan Piotr Mazurek, proszę Państwa, radny PiS, prawa ręka premiera Morawieckiego, to jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. On należy do tych ekspertów, którzy oceniają te wnioski. Kto jeszcze? Pan Mateusz Powązka, radny PiS z Lublina, prawa ręka pana ministra Glińskiego. Nie bez przypadku również się tam znalazł. Kogo mamy dalej? Artur Adamski, kandydat PiS na posła w okręgu wrocławskim. To ten, który walczył z Marszem Równości we Wrocławiu. Tam jest bardziej znany. Pan Paweł Skibiński. Pan Paweł Skibiński wchodził w skład honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego. Ale szanowni Państwo, jest jeszcze jeden pan Tomasz Panfil. Pan Tomasz Panfil, czytamy. Do 2018 roku honorowy członek działającego w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenia Ogniwo oskarżonego o propagowanie treści neonazistowskich, którego członkowie brali w Polsce udział m.in. w koncertach w ramach imprezy Orle Gniazdo, gdzie świętowano urodziny Adolfa Hitlera. Mógłbym jeszcze parę takich kontrowersyjnych rzeczy czytać odnośnie pana Tomasza, ale szkoda czasu. Szanowni Państwo, fundusz został powołany przez polityków PiS, przez premiera Morawieckiego, przez wicepremiera Glińskiego. Pieniądze poszły publiczne. W ciągu pół roku prawie 3 miliony złotych poszło na budowę infrastruktury bojówki pana Bąkiewicza, z czego 1,5 miliona na zakup nieruchomości. Reszta na nagłośnienie, scenę, telewizję, krótkofalówki, samochody i busy, i terenowe. Wszystko po to, żeby wyposażyć oczywiście w całą infrastrukturę. Kolejny wniosek na liście rezerwowych jest na dofinansowanie kolejnej nieruchomości za kwotę 3 miliony 800 tysięcy złotych. Dostał bardzo wysoką punktację, jest pierwszy do dofinansowania. Dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, wczoraj pan premier Morawiecki tutaj z mównicy sejmowej mówił, że polexit to jakiś fake news. Otóż pan premier Morawiecki jest jednym wielkim fake newsem, bo to pan Kowalski nie tak dawno, poseł Zjednoczonej Prawicy, mówił, że dzisiaj nie zagłosowałby za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, mówił o polexicie.
To nikt inny, tylko europosłowie Zjednoczonej Prawicy piętro niżej prezentowali tu, w budynku Sejmu, że Polska straciła na Unii Europejskiej 500 miliardów złotych. To nikt inny, tylko marszałek Terlecki, poseł Suski wypowiadali się o Unii Europejskiej w taki sposób, jak się wypowiadali, mówiąc o brukselskiej okupacji i inne. To nikt inny, tylko polski rząd składał Krajowy Plan Odbudowy, który nie jest zaakceptowany przez Komisję Europejską. To w końcu była posłanka, obecnie pracująca w Trybunale, pani Pawłowicz mówiła, że flaga Unii Europejskiej jest szmatą. Jeśli to nie jest prawdą, to co nazwać chęcią polexitu? Otóż te osoby i pan Pongiewicz mają dokładnie ten sam mianownik. Oni chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Oni są zlepieni z premierem Morawieckim. I premier Morawiecki wczoraj, krzycząc, próbował zagłuszać prawdę, mówiąc, że to opozycja mówi o polexicie. Nie znajdziecie państwo posła Koalicji Obywatelskiej, który by się w taki sposób wypowiedział, który by podważał sens funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Nie ma takiego posła. A jak posłuchacie państwo posłów i to czołowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości i zobaczycie, co robią poprzez publiczne pieniądze, dotują Bąkiewicza, który chce pomóc wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to nie ma żadnych wątpliwości, o co chodzi Prawo i Sprawiedliwości. My zostajemy. Jeśli oni chcą iść w kierunku Rosji, jak kilka procent w Polsce, bo ponad 90 chce zostać, to niech sobie idą. Ale my zostajemy i będziemy pokazywać w przyszłym tygodniu kolejne informacje, które są bulwersujące w kontekście wydawania pieniędzy z Funduszu Patriotycznego na m.in. te bojówki Bąkiewicza i nie tylko, bo uważamy, że ludzie powinni poznać całą prawdę, jak są te pieniądze wydawane. Szanowni Państwo, na scenie zakupionej za rządowe pieniądze stał przedstawiciel Rządowego Instytutu, przedstawiciel dyrektora Jana Żaryna, byłego senatora PiS, stał ekspert opłacany przez Rządowy Instytut. Ten obraz pokazuje tak naprawdę wszystko. Ale szanowni państwo, udowodniliśmy i potwierdziliśmy, że decyzja o dotacjach dla organizacji nacjonalistycznych Roberta Bąkiewicza zapadła na najwyższym szczeblu. Podjął ją osobiście Jarosław Kaczyński. Dlaczego taka teza jest przez nas formułowana? Dlatego, ponieważ w panelach ekspertów uczestniczył bezpośrednio przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Pan minister, wiceminister Mazurek brał udział w dwóch panelach ekspertów decydujących ostatecznie o tych 30 milionach złotych, z czego 10%, 3 miliony wpłynęło w sierpniu na konta organizacji Roberta Bąkiewicza. Nie ma lepszego dowodu, żeby pokazać, że cały Instytut, a w szczególności Fundusz Patriotyczny, powstał w jednym celu. Tym celem jest zbliżenie, zintegrowanie, wchłonięcia środowiska polskich nacjonalistów, polskich neofaszystów i zbicie ich w wielkie środowisko PiS. To jest, szanowni państwo, potwierdzenie tego, że Mateusz Morawiecki wczoraj kłamał. Ten nos, gdyby mógł, wyszedłby z sali sejmowej i doszedł aż do Nowogrodzkiej. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Finansują milionami środowiska nacjonalistyczne, środowiska antyeuropejskie, środowiska antypowstańcze, środowiska antypatriotyczne. To widzieliśmy w niedzielę. Szanowni państwo, nie ma naszej zgody. Każda złotówka, która została wydana Bąkiewiczowi na nagłośnienia estradowe, na sceny, na cztery samochody, na siedziby, będzie przez nas prześwietlona. Każda złotówka będzie również skontrolowana przez odpowiednie służby. Jarosław Kaczyński za każdą złotówkę przekazaną neofaszystom ponosi odpowiedzialność osobistą. Ja wiem, jaki on ma cel. Cel ma jeden. W tej chwili ma ich w kieszeni. W tym sensie ma na nich, trzyma nad nim but. Ponieważ to rząd w tej chwili będzie decydował o tym, czy rozliczyć te miliony, które zostały przelane na ich konta. To rząd będzie decydował o tym, czy zaakceptować sprawozdania z tych wydatków, których w tej chwili dokonują. Można powiedzieć, uzależnił w pełni, podporządkował środowisko nacjonalistów w Polsce. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać, czy panowie nie uważają, że szkodzą Polsce? Bo pytam dlatego, że Arkadiusz Mularczyk pisze, wszyscy, którzy szkodzą Polsce, będą rozliczeni.
przez naród i historię. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli mogę, jako pierwszy będzie rozliczony pan Mularczyk. Pan Mularczyk, który jest obok Antoniego Macierewicza przykładem kłamstwa w polityce. Pan Mularczyk, który od 6 lat próbuje dochodzić rekompensat niemieckich za II wojnę światową, którego efekt jest w podsumowaniu Krzysztofa Brejzy. Krzysztof Brejza otrzymał odpowiedź z MSZ-u, że te wszystkie propozycje, które publicznie formułuje pan poseł Mularczyk, nie mają żadnego odniesienia do realnych działań rządu. Rząd w sprawie rekompensat, reparacji w szczególności, nie podejmuje żadnych czynności od 6 lat. Pan, często pada to pytanie, kiedy jesteśmy z panem posłem Szczerbą, czy rozliczymy to towarzystwo, jeśli zmieni się władza, będzie prokuratura niezależna. I chcę powiedzieć, że tak, wszyscy z nich odpowiedzą przed niezależnymi sądami. Wtedy, kiedy prokuratura będzie składała wnioski do prokuratury i do sądów, aby ich wszystkich rozliczyć. Dzisiaj prokuratura jest w rękach polityka i dlatego nic im nie grozi jeszcze przez chwilę. Ale to wszystko do czasu, więc przyjdzie czas na polityków PiS-u, aby ich wszystkich z tego rozliczyć. Na pewno pana Mularczyka, panie redaktorze, się nie boimy. Myślę, że jeżeli ma się czegoś bać, to pan Mularczyk. Przede wszystkim swoich kłamstw związanych z reparacjami, a po drugie tego, że ja, będąc członkiem NeoKRS, wyciągał dziesiątki tysięcy złotych za udział w fikcyjnych, wirtualnych komisjach, które odbywały się w ubiegłym roku. Ten proceder został zatrzymany, to był wypływ pieniędzy z KRS-u do polityków PiS-u. Ja tylko dodam, że to, co jest w tej chwili, to ten zlepek tej Zjednoczonej Prawicy, ludzi gdzieś tam od Kukiza, jakichś niezależnych, którzy popierają. Jarosław Kaczyński zlepił to wszystko, bo doskonale wie, że ma władzę, ma dzisiaj jeszcze bezkarność i jeśli będą wybory i przegra wybory, to nie tylko straci władzę, nie tylko pieniądze i stanowiska, ale część z nich straci również wolność. I o to idzie gra. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia.